na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Olek, gratulacje, najlepszy wynik w sezonie, 13 miejsce, masę frajdy sprawiłeś nie tylko sobie, ale tej biało-czerwonej fali pod skocznią. Tak, dziękuję. 13 miejsce, najlepszy wynik w tym sezonie. No na pewno mogę być zadowolony z dzisiejszego dnia, bo skoki były fajne, szczególnie ten pierwszy skok był fajny. Oddałem dobry skok w niełatwych warunkach. Drugi skok również był dobry, ale był tak na limicie zrobiony. I był taki limicik ale było, oczywiście wyszło fajnie, więc jestem zadowolony. A wracając do kibiców, to naprawdę byłem w szoku, bo to były polskie zawody, nie? FIS może być nam naprawdę wdzięczny, że jest tu tyle kibiców naszych i że jest tu tyle ludzi. Wydaje mi się, że ta biało-czerwona moc zaklepała kolejne zawody Pucharu Świata tutaj, no bo to się po prostu kapitalnie oglądało w telewizji, kiedy tam zerkałem, jak ten obrazek się miewa. Ja nawet się pokusiłem o taką niepopularną opinię i mieszkasz w Wiśle, no najwyżej mi tutaj w zaspę wrzucisz, ale wydaje mi się, że to wyglądało lepiej niż w Wiśle takiej deszczowej, na przykład w listopadzie. Nie zastrzeżecie. No dzisiaj przy tej pogodzie, przy tym białym śnieżku tutaj, fajne widoczki. Kibice bardzo doceniają możliwość tego, że mogą Was nareszcie spotkać, no bo prawie 20 lat nie było tutaj skoczków, to myśmy dzieciakami jeszcze byli, kiedy w Park City odwoływano zawody z powodu wiatru. To jest istotny rynek i kontynent dla sportu. Tak, oczywiście. No, tutaj są historie skoków narciarskie, Igrzysk Olimpijskich i bardzo dobrze, że tutaj wrócił Puchar Świata, bo skaczemy w Japonii od dawien dawna, a tutaj mamy naprawdę bliżej czemu tutaj nie możemy skakać? Fajne skocznie, nowoczesne obiekty, coraz więcej się ich pojawia, wyremontują Iron Mountain, za niedługo miał trafić do Pucharu Świata w tym roku, nie trafił w tym roku, ale w następnym roku ma być, więc czemu nie? Olek, liczyłeś na to, że wobec 13 miejsca jeszcze raz pojedziesz na skocznie dzisiaj w ramach konkursu duetów, czy gdzieś ta hierarchia jest ustalona z góry? Przed zawodami się wydawało, że hierarchia jest ustalona z góry, ale przed zawodami, osobiście nie myślałem, że jest ustawiona z góry. Wiedziałem, że wszystko jest możliwe, nie? Wszystko jest możliwe. Więc skakałem swoje, 13 miejsce, i było 13 miejsce. No i okej. A jak trener Ci uzasadnił ten wybór dzisiaj? Że potencjał jest w Piotrku. Za nami cegiełki. Te cegiełki w Twoim przypadku układają się na bardzo solidny mur i masz mimo wszystko tutaj plus w postaci większej ilości czasu na regenerację przed niedzielą. A to co najważniejsze, to nadal przed nami tej zimy. Tak, dokładnie. Tego się trzymajmy. Proces trwa. Ale jutro mamy zawody, dzisiaj jest regeneracja, jutro są zawody, potem powrót do domu i tak dalej. Olek, a propos regeneracji, to Wam się dają we znaki te podróże, czy nie? No bo słyszę takie komentarze, że to szaleństwo, tu Japonia, teraz Stany, ale tak to wygląda w wielu sportach, czy w Formule 1, czy w innych, da się chyba do tego przyzwyczaić. Tak, no ja tam jestem przyzwyczajony. No tam, gdzie mnie wpakują, tam siadam, tam lecę. Ja tam nie mam z tym problemu. Jestem, że tak powiem, umiem się przystosować do danej sytuacji. Dziękuję. Powodzenia jutro. Dziękuję. Dobrodošli doma. Dobrodošli u planicy.